My dzisiaj jesteśmy gdzieś pomiędzy Żorami a Skoczowem. Jest ze mną Gustlik z kanału... Poszukiwacz Gustlik. Poszukiwacz Gustlik i czekamy na Jagodę i resztę. Zaraz powinni się tutaj zjawić, jest za 10:07. Zaraz powinni tu nadjechać właśnie tą drogą. Jagoda coś mówił, że dużo osób dzisiaj ma być, także dużo plonów. Mamy tu być 6 godzin, no ale ja dam radę gdzieś tak 4. Ostatnio wychodziły tu głównie rzeczy oczywiście rolnicze, no ale też było parę ciekawych monetek. Mówili, że potencjał jest, więc dlatego tu jesteśmy znowu. Póki nie będzie pole obsiane, chyba tak Jagoda mówił, bo jak będzie, no to już tutaj nie będziemy mogli szukać. Patrz. O, to jest prezent? No i jeszcze tu mam, tu, nowiutka czapka, wiesz, także budżet tego filmu to jest ponad 50 zł. Właśnie, bo ja mam taką zużytą, nie? Ale to słuchaj, to jeżeli tak prezentujemy się, no, to ja ci dam prezent, bo ty jak nic nie zbierasz, nie? Nie masz, nie posiadasz, to zobacz. Specjalnie dla ciebie, z chłopakami, wyzbieraliśmy polmos. I co, teraz mi je poukrywasz i pointer dasz? Słuchaj, każdy jest inny. Masz kolekcję fajnych polmosów. Czyli, tak jak ci mówię, no jedyny w swoim rodzaju. Zobacz ile jest rodzaju. Jak zaczniesz już od takiej kolekcji... No więc... obracam. Ja nie wiem gdzie tego trzymać, piwnicę mam pełną. Tymek, ty masz sklep, możesz na ścianę dać. Witrynę zrobić. Dobrze mówię? Ale to Adam już mówił pół roku temu, że będzie witrynka, no właśnie nie ma. No to zaczniecie od polmosów. Muzeum polmosów. O, no, dobre. Tego nie było jeszcze, nie? Muzeum polmosów. Tyle polmosów. No. Od koloru do wyboru mamy żołądkową, mamy sieniec 1846, mamy polmos, nawet masz tu peweks. Nie wiem, czy kojarzysz, co to było. O, a ja mam takiego idealnego, zostawiłem sobie w domu. Znaczy, no, peweks gdzieś. To był ten sklep za tak, czasów... Za dolary. Za ten lepszy sklep, o. Tak, dla lepszych ludzi, tak? Tak. Dla wybrańców. To w sumie to historia się zaraz powtórzy. No dobra. Tego nie było, bo mi zdemontyzują kanał. Dla ciebie. Kolekcja. No dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Mam w bagażniku jeszcze miejsce. Piwnicy nie mam. Jak jechaliśmy, wjechaliśmy tutaj drogą. Skręcaliśmy i te pole. 2 kilometry w tą stronę. W tą stronę byliśmy raz, tam kilka monet wyszło. Dużo złomu. Myślę, że bliżej domów będzie coś, także bym proponował, będziemy się udawać w tamtą stronę. Co wyjdzie? To wyjdzie. Zakopujemy dziury, zbieramy złom, czyścimy pole, rolnik się cieszy, jak widział. Jak jest dużo złomu. Opowiada innym, inni też chcą. Tak. I tak to działa. Tak, tak. Był bardzo zdziwiony. Części, powiem wam, z traktora. Części, właśnie takie przywiozłem mu też gdzieś w bolce, które mu się może przydadzą. Bo on ma dużo sprzętu rolniczego. Typu jakieś takie... Czy mu się przyda? Mam nadzieję. No ciekawa, nie? Jest kulejowa. No bo patrz, to jest typowy myśliwski, nie? No tak. Te oznaczenia, ale nie? To? Ale to, i patrz jaka jest taka kościuszka. Może ktoś będzie wiedział? Może ktoś będzie wiedział. Czemu jest taki kształt? Lejkowaty? I nie jest nigdzie ucięta, ani zniszczona. Nie. No. To zostawmy ją, nie? Bardzo ciekawe ci było. Już masz negatywne nastawienie, że będzie ja negatywne, drut. Kolego. Gdybym miał negatywne, to ja bym tu nie przyjeżdżał. Ja mam zawsze pozytywne. Mówisz, że będzie drut, a nie jakieś tam złota moneta. Słuchaj. No dobra, że tyle przecież. Będzie. No właśnie, już tyle tych odcinków, że jeszcze nie było, patrz. Co to oczyścić, wiesz? Nie, no słuchaj, ja się śmieję, zobacz, jest takie... Co to oczyścić? No ale dobra. Na ilu megahertzach chodzisz? Na 13. Ja mam 16. Ale to po prostu... Czekaj, spróbuję... Rutus chyba, nie? Rutus. Rutus. Zobacz. A wyłącz. Jak to? Masz coś ciekawego? Na razie śmieci.
Nie, szlak koksu był na tamtym polu, a tu nie może być koksu. Może być wszystko. Żelazo. Cóż to jest? Ale chyba jest to blaszka. Z daleka wyglądało na blaszkę. Blaszka. Taka malutka. Albo stopiona moneta. Moneta to nie jest. No cóż. A jakby to była moneta? Ale nie jest. Puszeczka? Żywie. Żubr. Żub. Mieszka w puszczy, ale nie tylko. Na polach też. Pod Skoczowem. Kilka rzeczy chyba jest, tak? Tu i tu. Tu i tu. Podwójne kopnięcie. Podwójne uderzenie. Barry Man. Double impact. No ale to co zacząłeś zbierać, wiesz? Czyli? Pol. Mops. Pol Mops. Pol Mops. No, a drugie? No to był jeden. Zrobiło się jedno. Puszka. Garbowana puszka. No to co? Szukamy dalej. Sprawdźmy, co czai się w polu. Mam. Mam i ja. No i cóż to jest takiego? Coś na sznurku. Nie. Może jakiś sznur miał, wiesz, zawieszony. Oznakowany był, biegał i stracił. Szczury też gubią rzeczy, tak? Robnica malutka. No ale co to jest? To blaszeczka. Już wiem. Ura. Co to jest? Kawałek pręcika. Ło. Tak? Ładny? Piękny? Znaczy, wiesz co? Nie, jest więcej sygnałów. No to tu już jest jeden. Żelazo. Zobaczmy te kolorki, 65 malutkie. Co to może być? Rzymska drachma. Albo drucik. O, wielka niewiadoma. Mam. Świnka, zobacz. Oczko, nóżka. Odyniec. Blaszka. Blaszka w kształcie świni. A to jest jakaś regionalna. Wsiądź to pociąg. Policja. Turyści ze Skoczowa. Pomylili trasę. Chociaż góry tam są, w tamtą stronę, nie? Ale ich nie widać, coś jeszcze. Jagoda tym razem wyjątkowo mnie przygrzał tymi blaszkami i tymi ściepami i tymi jeszcze polmosami, które mi podarował. Na szczęście przyjechali profesjonaliści i dokończenie tego odcinka będzie w następnym odcinku, gdzie już widzicie, co wychodzi. Także zapraszam Was, a dzisiaj to by było na tyle i życzę Wam udanego popołudnia. Cześć!